Poncjan wstąpił na tron Piotrowy w roku 230. Kiedy w roku 235 zamordowano cesarza Aleksandra Sewera, jego następca Maksym Trak wygnał papieża, skazując go na ciężkie roboty w kopalni na Sardynii. Poncjan znosił spokojnie cierpienia i prześladowania za Chrystusa. Śmierć męczeńską poniósł w tym samym roku. Razem ze świętym Poncjanem wygnano kapłana Hipolita. Był to jeden z najwybitniejszych teologów w III wieku. Urodził się koło roku 170. Przywdziawszy szaty duchowne, zasłynął dzięki wiedzy i mądrości, a także jako żorliwy obrońca wiary. Orygenes słyszał go nauczającego w Rzymie w roku 202. Hipolit był autorem komentarzy biblijnych, z których najbardziej znany to komentarz do Księgi Daniela. Około roku 215 św. Hipolit napisał Tradycję apostolską, najbardziej znane swe dzieło zawierające przepisy liturgiczne. Po śmierci papieża, wysunięty jako antypapież przeciw Kalikstowi I, rychło pojednał się z Kościołem. Został nawet za wiarę wygnany na Sardynię, gdzie go umęczono wraz ze świętym Poncjanem. Panie, niechaj wiara Twoich męczenników zwiększy naszą miłość ku Tobie i umocni wiarę naszych serc. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.